Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym szyciowym filmie, a jak widzicie po tytule, będziemy szyć bestseller. Jestem chyba ostatnią osobą, która odszyła sukienkę Ada. No i tu od razu nasuwa się tekst piosenki Ada, to nie wypada, no nie wypada nie uszyć Ady, więc dzisiaj przychodzę do Was z tutorialem, który mam nadzieję sprawi, że te osoby, które jeszcze Ady nie odszyły, od razu w te pędy się za nią zabiorą, bo okazuje się, że jest to sukienka naprawdę rewelacyjna i codzienna, i bardzo elegancka. Moja wyszła mi naprawdę bardzo, bardzo elegancka. Myślę, że na wesele spokojnie mogłabym w niej pójść, mimo że jest uszyta z dresówki, pętelki, więc jest miękko, jest wygodnie, jest elegancko, fason jest ultra kobiecy, podkreślający talię. Mamy tutaj dekolt łódkowy, rękaw 3/4, długość sukienki przed kolano, no i bardzo komfortowe kieszenie, więc jest to naprawdę sukienka przemyślana, idealnie skonstruowana i dla każdego w moim odczuciu, więc mam nadzieję, że zachęciłam Was już tym opisem do odszycia tej sukienki. Myślę, że większość z Was ma już wykrój w swoich zasobach, więc dziewczyny, które jeszcze nie uszyły Ady, drukujcie i pędźcie ją odszywać. Film, który oglądasz, jest przygotowany przez pasjonatkę szycia i nie jest płatnym produktem należącym do strefy kroju i szycia, a wszelkie treści zawarte w filmie są opracowane amatorsko. Przy szyciu należy kierować się opisem szycia przygotowanym przez strefę kroju i szycia, który jest dołączony do każdego zakupionego wykroju. Zastrzegam, że w filmie mogą pojawić się merytoryczne błędy wynikające z faktu, że jestem samoukiem. Zaczynamy oczywiście od omówienia projektu. Tutaj na tym klipie widzicie, jakie są cechy charakterystyczne tego wykroju. Między innymi górna część sukienki jest bardziej oversize'owa, zaś dolna bardziej dopasowana. Miejcie to na uwadze. Do przygotowania tego projektu będziemy potrzebować oczywiście wykroju, czy to splotowanego, czy wydrukowanego i sklejonego, opisu szycia, który jest dołączony do każdego wykroju, rekomendowanego materiału na ten projekt oraz gumy, którą będziemy wprowadzać w pasek. Na ekranie widzicie podgląd wydruku Ady, która składa się z 8 elementów, z 2 elementów kimonowego przodu, 2 elementów spódnicy. Między spódnicą a górą jest wszyty pasek, mamy również kieszenie oraz rękaw. Tak prezentują się one na ploterze. Wybieramy oczywiście rozmiar, który nas interesuje, i za chwileczkę wszystkie elementy, które są na tym ploterze, przygotujemy pod dany rozmiar. Tak się prezentują kształty na tym wykroju poszczególnych elementów. Na każdym wykroju znajdziecie tabelę, na której znajdziecie linie, które odnoszą się do poszczególnego rozmiaru oraz też podziałkę wzrostową, dzięki której możecie dany element wykroju wydłużyć do Waszego wzrostu. Jeśli chodzi o opis szycia dołączony do wykroju, jest on szczegółowy, wzbogacony o zdjęcia i z jego udziałem również bez problemu odszyjecie ten projekt. Jeśli chodzi o dobór rozmiaru, warto wziąć tutaj pod uwagę obwód talii oraz bioder. Te dwa parametry mierzycie na sobie z racji na to, że górna część sukienki jest oversize'owa. Nie bierzemy pod uwagę obwodu biustu. U mnie wychodzi rozmiar M i będę wydłużać moją sukienkę do mojego wzrostu 1,72 m. Tak się to będzie u mnie prezentowało. Jeśli chodzi o luzy konstrukcyjne, ze względu na to, że dół sukienki ma być dopasowany, forma sukienki nie zawiera luzów konstrukcyjnych na linii bioder. Do uszycia tej sukienki rekomendowana jest dzianina pętelkowa, welur lub punto. W dolnym rogu ekranu widzicie tabelę z użycia materiału, zaś w tym wyższym ekraniku widzicie te trzy rodzaje materiału, na które rekomendowany jest właśnie ten projekt. Tutaj jest dresówka pętelka klasyczna, obok punto oraz welur. Zobaczcie, jak różni się stopień rozciągliwości tych materiałów i właśnie rozciągliwość materiału powinna być przez Was wzięta pod uwagę w momencie wybierania rozmiaru. Bo to wszystko zależy właśnie od tego, jak będzie się rozciągał ten materiał. Wiem, że dziewczyny Adę odszywały również z jerseyu, więc tutaj widzicie, że jersey bardzo mocno
sukno się rozciąga, jest cieńsze aniżeli dresówka, pętelka, punto bądź welur, więc tutaj musicie dostosować wykrój rozmiarowo pod dany materiał. Ja wybrałam do uszycia mojej Ady klasyczną dresówkę, pętelkę we wzorze takim waniliowym, beżowym batik, więc z tego będę szyła w dalszej części filmu moją sukienkę. Będziecie potrzebować również gumy, która będzie wprowadzona w pasek, który łączy nam górną część sukienki z dolną. Jak widzicie, ten pasek ma 4 cm, więc guma musi być odpowiednio dostosowana szerokością do tego paska. Jeśli chodzi o przygotowanie wykroju, ja poszłam w tym przypadku na łatwiznę. Swój rozmiar wycięłam bezpośrednio z plotera. Zaznaczyłam sobie na wykroju, jaki rozmiar będę wycinać oraz opisałam sobie sposób, w jaki powinien być każdy element wycięty z materiału. To zdecydowanie ułatwia sprawę, jeśli chodzi o wycinanie poszczególnych elementów na materiale, ponieważ nie musimy co chwileczkę zaglądać do opisu szycia. W górnej części przodu spódnicy znajdują się piki, nacinki, informacje, które są bardzo istotne. Jak widzicie, każdy rozmiar ma swoją linię, którą wyznaczacie właśnie w ten sposób. Zróbcie to w prawidłowy sposób, ponieważ te zakładki sprawią, że obwody w górnej części sukienki będą Wam się zgadzać, więc to jest szalenie ważne. Zwróćcie na to uwagę i zaznaczcie sobie na wykroju te właśnie punkty w sposób taki wyraźny, ponieważ będziemy je za chwileczkę nanosić na materiał podczas wycinania. Jeśli chodzi o element tyłu oraz przodu górnej części naszej sukienki, jak widzicie, w dolnej części znajduje się podziałka wzrostowa. Możecie ten element wydłużyć sobie do Waszego wzrostu. Ja w ten sposób to zrobiłam. W momencie, gdy dodacie większy zapas właśnie tutaj na długości dołu, będzie Wam się ta górna część Ady bardziej bluzować, że tak powiem. Między górną a dolną część naszej sukienki wprowadzony jest pasek, który właśnie sprawia, że możecie ją sobie ustawić na takiej wysokości Waszego ciała, patrz, talii, bo ten pasek właśnie powinien znajdować się na wysokości talii i w ten sposób będzie Wam się górna część sukienki układać, więc weźcie to pod uwagę w momencie dobierania właśnie tych długości do swoich indywidualnych preferencji. Jeśli chodzi o długość spódnicy, również ją dostosowujecie do swoich indywidualnych preferencji. Może być dłuższa, może być krótsza. Ja zastosowałam długość właśnie z tej podziałki wzrostowej i według mnie długość tej sukienki jest dla mnie idealna. Zwróćcie uwagę na kształt spódnicy, ona zwęża się ku dołowi. Z racji na ten kształt musicie zwrócić uwagę szczególną w momencie jej wydłużania. To samo dzieje się z rękawem, który zwęża się ku podstawy. I właśnie z racji na ten kształt, w momencie, gdy chcecie wydłużyć ten element, powinniście zwrócić na coś uwagę, więc posłuchajcie, co mam Wam do powiedzenia w tym temacie. Zobaczcie, w jaki sposób układa się linia w momencie, gdy chcecie rękaw wydłużyć. Ja tutaj przykładowo pokazuję Wam na wydłużonym rękawie plus 2 cm, plus jeszcze mamy 2 cm na poczet podłożenia tego rękawu, więc tu na tej linii bocznej nasza linia rękawa się zwęża ku podstawy, a ten zapas, że tak powiem, wychodzi nam troszeczkę poza tą linię, przez co w momencie podłożenia będzie nam tutaj tego materiału starczało. Więc w taki sam sposób będzie wyglądało przedłużenie długości spódnicy w sukience Ada, więc miejcie to na uwadze. W momencie, gdy chcecie wydłużyć Adę bardziej, aniżeli mamy ten podział wzrostowy, no to wtedy będziecie musiały zwrócić uwagę na tą właśnie linię, jeśli chodzi o ten bonus, który dodacie na długości.
Więc w momencie, gdy będziecie chciały wydłużyć jeszcze bardziej rękaw bądź spódnicę w Adzie, miejcie te informacje na uwadze. Zanim przejdziemy do wycinania elementów z materiału, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć kilka słów odnośnie przemodelowania dekoltu w Adzie. Ponieważ wiele z Was o to prosiło, więc pokażę Wam, jak to zrobić, żeby spłycić ten dekolt. Więc musicie przede wszystkim odrysować swój wykrój albo na papierze, albo na jakimś kartonie. Wytnijcie swój rozmiar, odrysujcie, że tak powiem, cały przód. Przede wszystkim podpiszcie go, żeby było wiadomo, co tutaj modelujecie. Jeśli chodzi o zmiany, musicie za pomocą linijki przedłużyć linię ramienia. Ja ją przedłużyłam o 4 cm. Przykładacie linijkę równo z linią ramienia i przedłużacie ją o 4 cm. Wszystko równiutko tutaj sobie ułóżcie. Równo linię 4-centymetrową zaznaczcie. Możecie też dodać więcej, możecie dodać mniej. Wszystko zależy od tego, jak bardzo chcecie spłycić ten dekolt. Więc teraz za pomocą krzywika, to będzie najprostsza metoda, łączycie punkt dekoltu z tą właśnie linią przedłużoną na ramieniu. Jeśli krzywika nie macie, po prostu spróbujcie zrobić płynną taką linię łączącą te dwa punkty, przez co właśnie ten dekolt zostanie spłycony. Wytnijcie go, odrysujcie swój tył, a następnie przyłóżcie równiutko linię ramienia przodu do tyłu i tą samą długość, którą dodaliście na linii ramienia, nanieście na odrysowany tył i następnie również za pomocą krzywika połączcie te dwa punkty ze sobą. Przód zazwyczaj jest głębiej wykrojony, tył jest zazwyczaj troszeczkę wyżej podkrojony. Tutaj za chwileczkę to wszystko zobaczycie. W ten sposób, gdy naniesiecie poprawki na wykroju, przemodelujecie ten dekolt, będziecie mogły osiągnąć troszeczkę inny efekt, nie dekoltu opadającego na ramiona, tylko troszeczkę bardziej przy szyi, więc w ten sposób wygląda dekolt jeszcze nie wyplisowany. To jest ten już przemodelowany, który Wam pokazałam. Otrzyłam, żebyście zobaczyły, jak on wygląda i w ten sposób wygląda wyplisowany. Więc różnica, jak widzicie, jest diametralna. Dekolt, że tak powiem, jest bardziej w głąb tutaj szyi, więc w ten sposób możecie przemodelować swój dekolt i same wybieracie w tym momencie, którą wersję będziecie odszywać. Zatem w momencie, gdy wszystkie długości, dekolty i tym podobne parametry wykroju są już przez Was wybrane, możecie zabrać się za wycinanie wykroju. Wszystkie kawałki, jak widzicie, ja wycięłam bezpośrednio z plotera, więc możecie również swój rozmiar przekalkować na papier do przenoszenia wykrojów. Teraz zajmiemy się wycinaniem elementów z materiału. Zanim jednak to zrobimy, pamiętajcie o dekatyzacji. W tym miejscu wspomnę parę słów o dekatyzacji. Dekatyzacja to kontrolowany proces mający na celu wykurczenie się włókien materiału i ich stabilizację. Dokonuje się je poprzez wypranie tkaniny w 30 stopniach, a następnie jej przeprasowaniu. Jeśli Twoje odszyte ubranie będziesz suszyć w suszarce bębnowej, warto materiał przed skrojeniem wyprać i wysuszyć w taki sposób, w jaki będzie ono po uszyciu suszone. Takie przygotowanie materiału wyeliminuje praktycznie do zera zbieganie się materiału po wypraniu. Oczywiście wełnę i materiały z dodatkiem wełny i te, które nie mogą być w ten sposób suszone, na przykład jedwab, nie poddajemy takiej dekatyzacji, tylko zagłębiamy się w temat konkretnego materiału i dekatyzujemy go zgodnie z zaleceniami. Dlatego nie zapominamy o procesie dekatyzacji, przygotowujemy materiał zgodnie z zaleceniami przed jego skrojeniem, aby móc w ostateczności cieszyć się wspaniałym projektem. Jeśli chodzi o wycinanie elementów z materiału, pamiętajcie, że
Rekomendowany zapas na szew to 1 cm z każdej strony. Tam, gdzie mamy złożenie materiału, zapasu na szew nie dodajemy. Ja sobie ułatwiam sprawę, używając takiego magnesu neodymowego, który zakupiłam kiedyś przypadkiem na Allegro. To są tak naprawdę dwa magnesy neodymowe, które razem dają wysokość 1 cm. Założone w ten sposób na nożyczki i poprowadzone przy krawędzi wykroju dają idealnie 1 cm zapasu. Ja w ten sposób sobie właśnie ułatwiam wycinanie zapasu na szef, a jeśli chodzi o wycinanie elementów naszej sukienki z materiału, zaczynamy od wycięcia przodu naszej sukienki. Wycinamy go ze złożenia materiału, czyli prawymi stronami do siebie składamy materiał, do krawędzi przykładamy nasz wykrój, przez co wycięty element z 1-centymetrowym zapasem na szef po całym obwodzie będzie w jednym kawałku w ostateczności, więc w ten sposób wycinamy element przodu właśnie ze złożenia materiału. Jeśli chodzi o element tyłu, możecie go wyciąć w odbiciu lustrzanym, przez co będziecie mieć linię przeszycia na środku tyłu, ale jeśli macie wystarczającą ilość materiału, spokojnie możecie również ten element wyciąć ze złożenia materiału, przez co tego przeszycia na plecach nie będzie. Tutaj też zastosowujemy 1-centymetrowy zapas na szew po całym obwodzie. W przypadku spódnicy mamy tutaj część górną oraz dolną. Składamy materiał również prawymi stronami do siebie. Przykładamy element spódnicy, przodu spódnicy do złożenia materiału. Przypinamy szpilkami, przez co po wycięciu tak ułożonego na materiale elementu będzie on w jednym kawałku. Do spódnicy na dole na poczet podwinięcia, podłożenia dodajemy 2 cm. Zaznaczamy sobie to na materiale, żeby móc potem to wyciąć. Ja od razu przykładam sobie troszeczkę niżej element tyłu mojej spódnicy. Przykładam go również do złożenia materiału, żeby móc mieć go również w jednym kawałku po wycięciu. I tu również dodaję 2 cm zapasu na podwinięcie tej spódnicy, więc w ten sposób ułożony wykrój na materiale idziemy wyciąć. Na dole, przypominam, mamy 2 cm zapasu na poczet podłożenia, a na pozostałych krawędziach wykroju stosujemy 1-centymetrowy zapas na szew. W górnej części przodu znajdują się nacinki i w tym momencie właśnie na tym zapasie na szew czubkiem nożyczek robimy znaczniki, które właśnie poprzez nacięcie materiału w tym miejscu nam się nigdzie nie zgubią i ułatwią nam zdecydowanie uformowanie tej górnej linii przodu naszej spódnicy. W tyle również znajduje się jeden nacinek, który zaznaczamy na zapasie na szew. Jeśli chodzi o rękaw sukience Ada, powinien być on wycięty w odbiciu lustrzanym z uwzględnieniem 2-centymetrowego zapasu na poczet podwinięcia tego rękawa. Ja tutaj troszeczkę popłynęłam i przyłożyłam ten mój rękaw równo z krawędzią, przez co straciłam właśnie ten zapas na szef. Z tego tytułu też mój rękaw jest dużo krótszy, aniżeli jest w projekcie, więc pamiętajcie, żeby wyciąć go w odbiciu lustrzanym z 1-centymetrowym zapasem na trzech krawędziach, a na dole z 2-centymetrowym zapasem na poczet podwinięcia. Jeśli chodzi o kieszenie, wycinamy je w odbiciu lustrzanym z uwzględnieniem nitki prostej, czyli patrzymy na tą strzałkę, która znajduje się na wykroju i względem brzegu fabrycznego bądź złożenia materiału odległość ta względem właśnie tego brzegu lub złożenia powinna być taka sama na całej długości tej nitki prostej, czyli tej strzałki, która znajduje się na wykroju. Nie zapominamy o naniesieniu nacinków, które są na formie. I teraz będę wycinać drugi worek kieszeniowy, również
z uwzględnieniem nitki prostej w odbiciu lustrzanym z 1-centymetrowym zapasem na szef po całym obwodzie. Więc tak naprawdę już powoli kończymy wycinanie elementów naszej sukienki. Musimy wyciąć teraz dwa paski materiału, które będą właśnie łączyły górną część sukienki z dolną. Pasek kroimy dwa razy ze złożenia materiału. On będzie w specyficzny sposób wszyty do naszej sukienki. Zobaczcie, że na dole zostawiłam 1-centymetrowy zapas na szew, no i u góry oraz z boku również dodałam ten 1-centymetrowy zapas na szew. Następnie ten kawałek, który przed chwileczką wycięłam, przeniosłam troszeczkę wyżej na materiale i bliźniaczy pasek wycięłam po raz drugi. Jeśli chodzi o plisę, którą będziemy wykańczać dekolt, ma ona mieć również 4 cm. Z racji na to, że pasek naszej Ady również ma 4 cm, ten wykrój na pasek, stwierdziłam, że z niego skorzystam i po raz trzeci, ale już bez zapasów na szef, wytnę sobie właśnie z jego pomocą pasek, który pomoże mi potem wykończyć dekolt, więc możecie w ten sposób również sobie ten pasek do wyplisowania dekoltu przyciąć. Zobaczcie, mam już wszystkie elementy Ady wycięte z materiału. Możemy zabrać się za jej szycie. Jeżeli tył macie wycięty w odbiciu lustrzanym i składa się on z dwóch kawałków, musicie teraz połączyć go na linii środka, czyli prawymi stronami do siebie względem linii środka. Przykładacie do siebie te dwa elementy, zszywacie na szerokość 1 cm szwem prostym, a następnie obrzucacie tą krawędź na overlocku. W ten sposób macie tył już w jednym kawałku. Ja tutaj mój tył właśnie wycinałam ze złożenia materiału, więc jest w jednym kawałku i pomijam tamten etap. Teraz będę spinać sobie linię ramion, czyli przykładam prawymi stronami do siebie przód z tyłem i na linii ramion przypinam szpilkami, następnie prowadzę szef łączący na szerokość 1 cm, a następnie obrzucam go na overlocku. Na tym etapie możemy zacząć wszywać nasz rękaw. Przykładamy element rękawa prawymi stronami do zszytego na linii barków przodu i tyłu. Szef ten barkowy właśnie kierujemy do tyłu i między skrajnymi punktami znajdującymi się w przodzie i tyle przykładamy nasz element rękawa i układamy równo zgodnie z krawędzią naszego rękawa. Następnie idziemy na maszynę, przeszywamy na szerokość 1 cm, następnie ten szef obrzucamy, wykańczając go w ten sposób. Pamiętajcie, że każdy szef możecie zaprasować w konkretną stronę, przez co w ostatecznym rozrachunku projekt będzie zdecydowanie lepiej się prezentował. W momencie, gdy mamy wszyte już rękawy, możemy je zszyć na linii boku równocześnie jednym szwem. Zarówno rękaw, jak i linię boku będziemy teraz zszywać na szerokość 1 cm, następnie krawędź obrzucamy na overlocku i w ten sposób górną część naszej sukienki mamy już gotową. Teraz możecie wykonać przymiarkę, sprawdzamy, jak układa się dekolt oraz dokąd sięga Wam górna część sukienki. W tym momencie zajmiemy się też wyplisowaniem naszego dekoltu, który jak widzicie jest dosyć głęboki bez tej plisy, ale ta plisa go właśnie tak troszeczkę zbierze. Oczywiście linię dekoltu możecie również spłycić na etapie wycinania wykroju, przygotowywania wykroju, więc teraz zajmiemy się wyplisowaniem naszego dekoltu. Długość plisy wyznaczamy według wzoru obwód dekoltu przodu i tyłu minus 10% plus 2 cm. Ja na tym klipie pokazuję Wam mój sposób dostosowywania długości plisy do obwodu dekoltu, który nie do końca w tym przypadku się sprawdził, ponieważ troszeczkę mi pofalował tutaj mój dekolt. W momencie, gdy wyznaczycie według tamtego wzoru długość plisy, będzie ona idealnie dostosowana do Waszego
obwodu dekoltu, bo każdy dekolt będzie tutaj miał troszeczkę inny obwód z racji na rozmiar, z racji na to może, że spłyciliście ten dekolt, więc w tym momencie zastosujcie ten wzór na wyznaczenie długości plisy dekoltu oraz na dole pod filmem znajdziecie też link bezpośredni do szyciowych wiadomości, w którym to Marta pokazuje, w jaki sposób długość plisy wyznaczyć i w jaki sposób właśnie wyplisować taki dekolt w sposób prawidłowy. Więc tutaj każda z nas ma swoje sposoby tajemne, ukryte na różne etapy szycia. Ja tutaj czasami bawię się z szyciem i właśnie na etapie tutaj plisowania zastosowałam swoją taką niepisaną metodę, która jak widzicie czasami się sprawdza, czasami się nie sprawdza, więc tutaj warto czasami popróbować kilka metod, żeby sprawdzić, która da najbardziej oczekiwany efekt. W momencie, gdy plisę macie już dostosowaną długością do obwodu waszego dekoltu, idziecie na maszynę i na szerokość 1 cm przyszywacie tą plisę, naciągając ją między szpilkami, między punktami szpilek, żeby móc ją właśnie prawidłowo przymocować do waszego dekoltu. Plisa z racji na to, że obwodem jest krótsza od obwodu dekoltu, sprawia, że ten dekolt jest przez nią tak właśnie zbierany i nie odstaje, tylko jest, że tak powiem, położony. Więc w momencie, gdy już przyszyjecie szwem prostym tą plisę do dekoltu, idziecie na overlocka i cały ten szew po obwodzie obrzucacie, całą krawędź sobie obrzucacie. W ten sposób dekolt został wykończony. Bardzo polecam Wam go przeprasować również na desce do prasowania, żeby go maksymalnie wypłaścić i właśnie położyć. Tak prezentuje się wyplisowany dekolt w Adzie. Górną część sukienki Ada mamy już gotową. Musimy zająć się teraz spódnicą. Spódnicą, która oczywiście składa się z dwóch części przodu i tyłu oraz kieszeni. I właśnie od tych kieszeni zaczniemy. Ściągamy formę z naszego elementu przodu, rozkładamy go prawą stroną do góry, następnie bierzemy pierwszy worek kieszeniowy, ten taki bardziej podkrojony, nim będziemy właśnie tutaj wykańczać tą krawędź wlotu kieszeniowego. Kieszenie przykładamy prawymi stronami względem przodu naszej sukienki, przypinamy przy krawędzi szpilkami, równo krawędź przy krawędzi, no i idziemy wykonać szew na szerokość 1 cm, który nam właśnie tą pierwszą część worka kieszeniowego przymocuje do naszego przodu spódnicy. Z racji na to, że mamy tutaj właśnie taki łuczek, musimy czubkiem nożyczek zrobić co centymetr, 1,5 cm nacinki, które wpłyną na to, że ta linia szycia będzie się dużo lepiej układać, więc w momencie, gdy zrobicie te nacinki, najlepiej idźcie na deskę do prasowania, jeszcze dokładnie przeprasujcie ten szew, żeby on był maksymalnie płaski, ponieważ będziemy tutaj wykonywać szew stebnowy, który będzie widoczny na prawej stronie, więc teraz widzicie sobie, wywróciłam ten mój worek kieszeniowy do lewej strony, przypięłam blisko szwu szpilkami i właśnie w tym momencie będę wykonywać szew stebnowy na szerokość 1 cm, który właśnie mi przymocuje ten worek kieszeniowy na stałe do przodu mojej sukienki, więc w ten sposób tak powinno wyglądać wlot kieszeniowy naszej sukienki w części spódnicowej. Jak widzicie, nic mi tutaj nie wystaje po lewej stronie, więc w ten sposób powinien być wykonany ten szew. Prosty, stebnowy, który właśnie mocuje ten worek kieszeniowy w tym miejscu na stałe. W tym momencie będziemy wykańczać tak naprawdę tym drugą częścią worka kieszeniowego, będziemy właśnie wykańczać tą linię boczną i u góry naszej spódnicy. Dopiero w tym momencie, gdy ten worek kieszeniowy przyłożymy prawymi stronami do worka kieszeniowego, sprawi, że
będzie ciągłość zarówno linii bocznej, jak i górnej tej naszej spódnicy, więc prawymi stronami do siebie przykładamy te worki kieszeniowe względem siebie, przypinamy szpilkami po łuku, równo krawędź przy krawędzi, też na linii bocznej zarówno kieszeni, jak i boku sukienki są nacinki kontrolne, które mogą Wam pomóc w wypoziomowaniu, że tak powiem, tych elementów względem siebie. No i tak naprawdę, jak widzicie, ja tutaj od razu poszłam na overlocka i obrzuciłam wlot kieszeniowy właśnie od razu na overlocku, łącząc go i wykańczając jednocześnie. W tym momencie zajmiemy się tymi naszymi zakładkami, które są bardzo ważnym elementem przodu naszej sukienki. Zakładamy je w taki sposób, że nakładamy nacinek na nacinek, następnie jedną część materiału odginamy w przeciwną stronę. No i chodzi o to, żeby te zakładki rozchodziły się z prawej strony na prawą stronę i z lewej strony na lewą stronę. Tutaj wydaje mi się, że na wideo jest to bardzo dobrze widoczne. Wstępnie przymocowywujemy tak wykonane zakładki szpilkami, a następnie idziemy na maszynę i szwem takim pomocniczym blisko krawędzi zrobimy sobie takie mocowanie, które sprawi, że zdecydowanie łatwiej będzie nam potem przyszyć do tego elementu pas. Więc w tym momencie wykonujemy blisko krawędzi, tak można na szerokość stopki wykonać ten szew, który tak naprawdę tylko nam przymocuje te zakładki w odpowiednich miejscach. One się po takim przeszyciu nie będą przemieszczać. Też możecie podczas tego pomocniczego szwu wykonywania przyszyć sobie ten kawałeczek tutaj tej kieszeni, który jak widzicie był ruchomy, więc wszystko stabilizujemy. Możecie też to wszystko przeprasować, żeby maksymalnie to wypłaścić. W momencie, gdy macie przód spódnicy naszej sukienki Ada wykończony, patrz, ma on worki kieszeniowe oraz zakładki w górnej części wykonane, możemy połączyć go z tyłem naszej spódnicy. Więc jak widzicie, tutaj na linii bocznej zarówno przodu, jak i tyłu znajdują się nacinki kontrolne, które powinny się ze sobą spotkać, więc w pierwszej kolejności odnajdujecie je na linii bocznej i od nich spinacie boki od góry do dołu, czy jak tam Wam wygodnie, zarówno z prawej, jak i z lewej strony szpilkami łączymy sobie boki i wykonujemy szwy najpierw na szerokość 1 cm szew prosty, a następnie szew wykańczający boki na overlocku wykonany. Więc w ten sposób powinny wyglądać przeszyte i wykończone boki naszej spódnicy. Spódnica jest gotowa, górna część naszej Ady również jest gotowa, więc musimy zająć się tym paskiem, który połączy te dwa elementy ze sobą. Paski składamy po długości prawymi stronami do siebie. Wykonujemy szew prosty, który połączy nam te dwa paski w równą obręcz. No i tak naprawdę za pomocą tych pasków połączymy górną część naszej Ady z dolną. Bardzo ważnym etapem jest teraz wyznaczenie ćwiartek tak naprawdę naszej góry Ady oraz dołu Ady, czyli zarówno w dolnej części góry Ady wykonujemy nacinki. Mają one się znajdować w połowie, więc składamy szwy boczne do siebie razem i w połowie wykonujecie nacinki, z czego wychodzą nam cztery punkty kontrolne. W spódnicy robimy
to samo, czyli składamy szwy boczne względem siebie równiutko i wykonujemy skrajnie nacinki, które wyznaczają nam ćwiartki spódnicy w górnej jej części. Jeśli chodzi o paski, również musimy sobie je ponacinać w taki sam sposób. Tutaj będziemy mieć troszeczkę więcej tych nacinków, bo musimy je zrobić zarówno w górnej, jak i w dolnej części paska, jednego i drugiego. Wykonanie tych nacinków, tych punktów kontrolnych jest szalenie ważne, ponieważ one zdecydowanie ułatwią Wam potem wpięcie tego pasa do górnej i dolnej części naszej sukienki Ada, więc skupcie się na tym, żeby podzielić właśnie na te same odległości te wszystkie elementy. Pasek zaczynamy przypinać do dolnej części, górnej części naszej sukienki, troszeczkę masło maślane, ale myślę, że na klipie tutaj widzicie bardzo dobrze, co musicie zrobić. Odnajdujecie z tyłu waszej Ady, górnej części Ady, nacinek, do którego przypinacie prawymi stronami najpierw pierwszy pasek tym szwem łączącym ten pasek, a następnie do niego musicie dołożyć ten drugi pasek, czyli drugi pasek jest skierowany prawą stroną do lewej strony materiału i tak naprawdę dolna krawędź górnej części naszej sukienki znajduje się między dwoma paskami naszego pasa. I jak widzicie, odnajduję te nacinki, które przed chwileczką wykonałam, zarówno w tej linii dolnej mojej górnej części sukienki, jak i tych dwóch pasków. I tak naprawdę między tymi dwoma punktami, między tymi nacinkami, które są przymocowane w pierwszej kolejności, sobie potem właśnie układam krawędź do krawędzi bardzo równo i w ten sposób właśnie formuję całą dolną linię mojej górnej części Ady. Tak to wygląda. Zobaczcie, dolna krawędź górnej części Ady jest schowana między dwoma paskami, do którego potem będziemy jeszcze dopinać spódnicę. Więc w ten sposób przypięty pasek do górnej części Ady idziemy przyszyć na maszynie szwem prostym stebnowym. Możecie użyć tutaj też wolnego ramienia w maszynie, bo mamy tutaj po prostu obręcz taką okrąg do przeszycia, więc na szerokość 1 cm właśnie robimy szew po całym obwodzie, łącząc dolną część, dolną krawędź górnej części Ady między dwoma paskami. W ten sposób ten szew będzie schowany tak naprawdę między tymi dwoma paskami i będzie on od lewej strony naszej sukienki niewidoczny, więc zobaczcie. Tak to się prezentuje. Od środka będziecie mieć widoczną prawą stronę właśnie tej jednej części paska. Tak to powinno wyglądać. Teraz ten pasek łapiecie i jego dolne krawędzie ze sobą łączycie. Równiutko macie też tutaj te nacinki, które Wam wyznaczają właśnie punkty kontrolne, do których będziemy teraz przypinać spódnicę, więc spódnicę, jak widzicie, wywróciłam na lewą stronę i nałożyłam ją po prostu na górną część mojej sukienki. W pierwszej kolejności przypinam te punkty kontrolne, które znajdują się na linii środka tyłu zarówno spódnicy, paska, jak i górnej części mojej sukienki. Następnie przypinam nacinki na szwach bocznych oraz ten, który znajduje się w przodzie. Więc w pierwszej kolejności najpierw przypinamy te 4 punkty kontrolne, a następnie będziemy po obwodzie dopinać cały obwód tutaj naszej spódnicy do tego naszego paska, który w tym momencie połączy nam sukienkę w całość. Więc teraz krawędź do krawędzi, mamy tutaj 3 warstwy materiału, 2
paski oraz spódnice. Tutaj już będziemy wykonywać najpierw szef na szerokość 1 cm, następnie krawędź będziemy obrzucać na overlocku. Tutaj skupcie się, ponieważ w przedniej części spódnicy mamy zakładki, kieszeń i tak dalej, więc wszystko tam ułóżcie równo tak, żeby po przyszyciu nie porobiły się tam żadne szczypanki i tym podobne rzeczy. Więc ja zaczynam przyszywanie od linii właśnie środka tyłu. Na szerokość 1 cm wykonuję szef, kontroluję, żeby krawędzie były ze sobą równo przyłożone. No i tak naprawdę po całym obwodzie teraz wykonuję ten szef, skupiając się tutaj właśnie na tych elementach kieszeni, tych zakładek. Wszystko sobie tutaj równo układam, żeby po zszyciu tych elementów ze sobą wszystko tutaj pięknie ze sobą się prezentowało, więc kontrolujcie na tym etapie ten szef, żeby właśnie idealnie Wam tutaj połączył sukienkę w całość. Po obwodzie wykonujemy najpierw właśnie ten szef stebnowy. Pamiętajcie, żeby szwy boczne spódnicy i górnej części Ady były skierowane do tyłu. W momencie, gdy macie już przyszyte tym szwem prostym waszą sukienkę, możecie ją przymierzyć, zobaczyć, jak się to wszystko układa przed docelowym obrzuceniem tej krawędzi na overlocku, bo jak wiemy, zawsze łatwiej jest wypróć szef prosty aniżeli overlockowy, więc zobaczcie, jak to wszystko wygląda, przymierzcie to, skontrolujcie i w momencie, gdy jesteście pewni, że wszystko gra, śpiewa i tańczy, idziecie na overlocka i po obwodzie całą tą krawędź obrzucacie na overlocku, więc ta część łączenia będzie właśnie wykończona szwem overlockowym. W ten sposób się to wszystko prezentuje. Tutaj właśnie podczas obrzucania tej krawędzi uważajcie na te worki kieszeniowe, żeby się układały w dobrą stronę, więc w ten sposób obrzucona krawędź sprawiła, że sukienka jest już na 100% w całości. Tak prezentuje się pasek, który połączył nam górną część sukienki z dolną. W niego będziemy za chwileczkę wprowadzać gumę, która dodatkowo nam będzie pięknie układać sukienkę w odpowiednich proporcjach ciała. Nałóżcie teraz na siebie sukienkę. Ułóżcie ten pas na takiej wysokości, na której chcecie, żeby on się znajdował. Następnie weźcie gumę i po obwodzie ją na linii tego pasa obleczcie wokół siebie. Guma nie może być za ciasna, nie może być za luźna, więc musicie dostosować jej długość do swoich takich indywidualnych preferencji. Możecie też podczas tej przymiarki skontrolować długość rękawów oraz dołu spódnicy, ponieważ za chwileczkę będziemy je wykańczać. No i teraz musimy tą gumę wciągnąć między te dwa paski. Możecie to zrobić tak, jak ja pokazuję Wam na klipie, czyli ja postanowiłam rozpróć ten szef wewnętrzny mojego paska i w ten sposób właśnie mam otwór, przez który wprowadzę teraz gumę, ale możecie też ten jeden pasek, ten, który będzie właśnie wewnątrz sukienki na etapie łączenia go, zszyć w taki sposób, aby pozostawić otwór, czyli zszyć go po prostu od krawędzi centymetr, zostawić przerwę na wciągnięcie gumy i następnie przeszyć ponownie centymetr. Możecie w ten sposób to też zrobić, bądź skorzystać z tego sposobu, który wybrałam ja. Jak widzicie, za pomocą agrafki przekładam moją gumę po całym obwodzie mojego paska. Skontrolujcie, czy ta guma Wam się podczas przeciągania nie wywinęła. W momencie, gdy macie pewność, że jest tam wszystko równo i prosto, połączcie gumę w całość. Nakładamy końce gumy na siebie i następnie na maszynie takim ściegiem przód, tył, bok, góra, zygzak, jak chcecie, wykonujemy szef mocujący tą gumę już na stałe. W ten sposób połączoną gumę wciągamy w nasz pas i w ten sposób tak naprawdę pozostaje nam tylko i wyłącznie zszyć ręcznie tą dziurkę, więc
więc tutaj obwód tej gumy powinien być troszeczkę mniejszy aniżeli obwód tego całego pasa, żeby właśnie ta guma Wam zebrała ten pas na odpowiedniej wysokości Waszego ciała i w ten sposób górna część sukienki będzie się pięknie układała, bluzowała, a linia bioder będzie osadzona właśnie w miejscu, gdzie powinna się znajdować. Więc otwór, przez który wprowadzaliśmy gumę, musimy teraz zszyć ściegiem, najlepiej krytym, niewidocznym. Robimy to najlepiej jak potrafimy i w ten sposób tak naprawdę pozostaje nam tylko i wyłącznie wykończenie rękawów oraz dołu naszej sukienki. Możecie to zrobić też na wcześniejszych etapach, jak Wam wygodnie. Możecie zostawić to na koniec. Ogólnie chodzi o to, żeby krawędź rękawów obrzucić na overlocku, dół spódnicy również obrzucamy na overlocku, w ten sposób wykańczamy krawędzie, a następnie na 2 cm do wewnątrz zakładamy zarówno rękawy, jak i dolną krawędź spódnicy i ja postanowiłam wykończyć te dwa elementy za pomocą podwójnej igły. Jak widzicie, ja sobie jeszcze tutaj dodatkowo to założenie na 2 cm na rękawach przeprasowałam, aby mieć taką wyraźną krawędź, która zdecydowanie ułatwi mi potem przyszycie, podłożenie tak naprawdę tego rękawa za pomocą podwójnej igły, ponieważ podwójną igłę szef podwójnej igły prowadzimy na prawej stronie materiału, więc wykończoną krawędź dołu overlockiem spódnicy będziemy teraz zakładać na 2 cm do wewnątrz. Ja to robię w taki sposób, że od tej krawędzi właśnie obrzuconej overlockiem odmierzam sobie 4 cm do góry, przez co wyznaczam takie punkty, do których przyłożona krawędź dolna spódnicy będzie podłożona po całym obwodzie równo na wysokość 2 cm, więc tyle dodaliśmy zapasu na poczet podłożenia i na tyle właśnie dolną krawędź spódnicy podkładamy. Również będę tutaj używać podwójnej igły, dlatego szpilki w tym momencie będę przykładać za chwileczkę na prawą stronę. W rękawie szef jest krótki, więc wystarczy, że go sobie tutaj zaprasowałam, ale tutaj właśnie u dołu spódnicy właśnie przekładam teraz szpilki, aby móc właśnie je wygodniej wyciągać podczas wykonywania szwu podwójną igłą, więc zainstalowałam na moją maszynę podwójną igłę, wybrałam odpowiedni ścieg, no i teraz po całym obwodzie przyszywam dolną krawędź mojej spódnicy, w ten sposób ją wykańczając. Te nitki, które mam na początku i na końcu tego szwu, lubię sobie przełożyć za pomocą igły na lewą stronę i właśnie po lewej stronie wykonać taki supełek mocujący, przez co tutaj ten szef jest od prawej strony estetycznie wykończony, więc możecie w ten sposób również to zrobić, bądź wykonać ten szef mocujący tym ściegiem takim trójskokowym, który ma taki symbol właśnie trzech kresów. On jest elastyczny, ciężki do wyprucia, ale właśnie do takich elementów do podkładania elastycznych krawędzi nadaje się bardzo dobrze, więc w taki sam sposób wykańczam również rękaw w mojej adzie, zawijam tą 2-centymetrową, to 2-centymetrowe założenie do wewnątrz i po prawej stronie prowadzę szef mocujący, no i też ten szef prowadzę po tym ściegu overlockowym, wyczuwam go pod palcem i właśnie igły wbijają mi się na tym szwie overlockowym, więc w ten sposób wykończyłam moją sukienkę, jeśli chodzi o rękawy oraz dół spódnicy. Jest ona już w 100% gotowa, możecie ją przymierzyć, no i tak naprawdę odprasować ją i
jest gotowa do noszenia. Gratuluję Wam bardzo serdecznie wykonania tego projektu. Jest to naprawdę przepiękna sukienka, którą koniecznie warto odszyć. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten tutorial. Mam nadzieję, że Was zachęcił do odszycia tej sukienki. Mieszyło się ją naprawdę bardzo sprawnie i szybko. Jeden wieczorek i już była gotowa, więc jest to projekt, można nawet powiedzieć, last minute, jeśli jest Wam potrzebna jakaś kreacja na daną okazję, na następny dzień, to spokojnie Ada spełni swoje oczekiwania. Ja jestem zachwycona tym modelem. Możecie sobie pokombinować też tutaj z dekoltem, bardziej go wyciąć, spłycić. Opcji jest mnóstwo, możecie zrobić ją na krótki rękawek, bo ona ma tylko doszyty tutaj taki kawałek rękawa, który sprawia, że rękaw jest 3/4, przez co ten rękaw od razu skupia uwagę na talii, która jest odcięta paskiem, więc tutaj naprawdę jest to fason fantastyczny. No i też w zależności od tego, jaki wzór wybierzecie, to osiągniecie efekt albo bardziej codzienny, albo tak jak w moim przypadku bardziej elegancki. Mój wzór to batik z wytwórni z serca chyba, więc podlinkuję Wam, jeśli ten ta adresówka będzie jeszcze w ofercie, to Wam ją podlinkuję na dole pod filmem. Na dole pod filmem oczywiście znajdują też się wszystkie niezbędne linki, informacje odnośnie tego projektu. No i to by było tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że z miłą chęcią otrzyjecie Adę i że będziecie miały w swojej szafie naprawdę ultra kobiecą i uniwersalną sukienkę. Z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!